Śląsk był faworytem pojedynku w Lublinie w hali startu. Niezależnie od składu, jakim dysponują lublinianie, zawsze gra się jednak ciężko. Pierwsze minuty piątkowego starcia to potwierdziły. Choć goście od początku utrzymywali przewagę, nie była ona okazała. Po 10 minutach zespół trenerów Jankowski-Chudeusz prowadził 18-14, drugą ćwiartkę Śląsk wygrał 19-15. Przerwa zdecydowanie lepiej podziałała na przyjezdnych, to oni z każdą kolejną minutą drugiej połowy grali skuteczniej zarówno w ataku, jak i w defensywie. Właśnie obrona Śląska wybiła startowi chęć do gry. W trzeciej kwarcie gospodarze rzucili ledwie 12 punktów, w kolejnej jeszcze oczko mniej. Śląsk natomiast łącznie 48 punktów. Wrocławianie pokazali klasę. Coraz lepsze zgranie, coraz lepszą realizację założeń szkoleniowych z zespołem. Bardzo dobrze rozumie się już Marcin Fliger, czyli ostatni element w układance Śląska, który trzeba było uruchomić. Brązowy medalista Mistrzostw Polski za Stalem Zielona Góra rzucił w piątek dla Śląska 15 punktów. Najskuteczniejszym koszykarzem zespołu z Wrocławia był jednak zdobywca 18 punktów Krzysztof Sulima. Śląsk awansował na fotel lidera zaplecza Ekstraklasy. Taki sam bilans jak wrocławianie mają także zespoły z Kutna i Torunia. Za tydzień Śląsk zagra z czwartym w tabeli SKK Siedlce.